Witam was w kolejnym filmie z serii Devil May Cry 3, który znów zaczynamy od kolejnej cutsceny. Where am I? Gdzie Arkham jeszcze żyje? Obok niego Lady. Mary. Is that you? O. What's happening? Where's your mother? Poznajemy teraz imię tajemniczej nieznajomej. You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her with my own hands. Przyznał się. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Nie kłam. My father. Yes, I was manipulated. Tak. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? Ach, Virgil. He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. Oj nie. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Czyżby... Stop. Virgil. Me? Nie jeszcze. You're such a sweet child. Just like your mother. Father. Teraz chyba umarł. Father. Tak, i tym oto smutną scenką zaczynamy dzisiejszą misję. Virgil. Oj tak. No właśnie, zaczynam dzisiejszą misję. Misję 11, która... No cóż, nie będzie łatwą misją. Ale dobra, pokażę wam najpierw, co mógłbym zrobić. Najpierw zmienię sobie styl na... W sumie Zordmaster z jednej strony byłby dobry na ten moment, a z drugiej... Niekoniecznie. Dobra, spróbuję to zrobić z Zordmasterem. Ekwipunek. Tu ważna kwestia. Niven, którą mieliśmy tylko jedną misję. Zmienimy na Agni i Rudle, który będzie mi potrzebny w tej misji. I ten. Mam jednego Vitalstara. Nie wiem, czy jeden byłby za mało, więc kupimy sobie małego Vitalstara. W razie, gdyby działo się coś gorszego, w sumie mógłbym się pobawić w wydłużanie paska życia, albo chociaż wydłużanie bycia demonem. Mam trochę orbów. No i chyba to zrobimy. Czyli dodatkowy medalion się pojawił. No dobra, więc na nic więcej kasy nie mamy, także zaczynajmy misję 11. Misję 11 zaczniemy od walki z demonami. Wow, 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 wow. Dobra, już tam możecie to strzelać. Dobra, rozwalić trzeba tutaj demony. I w sumie tu są aż dwa. Dobra, teraz trzeba pozbierać tutaj wszystkie orby. Teraz jeszcze zobaczymy, czy tam czegoś nie zostawiłem, bo również mogło coś być ukryte, ale nie było. Dobra, zerknijmy jeszcze tutaj. Czyli tutaj nic ciekawego jak na razie nie ma. Tu mam jakieś właśnie takie dziwne tarcze, jakby piły. No i tutaj coś mamy. Co my tu mamy? Tu mamy Devil Star. Kolejnego. Dobra, chodźmy tutaj. Tu musimy podskoczyć. I trafiamy do jakichś drzwi. O, i tam już widzimy, jest Blue Orb Fragment.
Żeby się do niego dostać, zapewne musimy skoczyć tutaj na rurę. Teraz na tamtą rurę jakoś musimy się dostać. A to nie jest proste. Ajajaj, może pojedynczym skokiem. Tak jest, teraz powoli, 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 Aś, spadłem! Kurde, bo czas tracę. Ajajajajaj, znowu spadłem. No niedobrze, niedobrze. Ciężko jest tam wejść. Naprawdę. Jest, udało się. Dobra, mamy Blue Orb Fragment. Ciekawe, ile innych mamy. Trzy! O, to w dzisiejszej misji, jak dobrze pójdzie, zdobędziemy Blue Orba. A właśnie tak zastanawiałem się, tego nie kupisz. A jednak go zdobędziemy. No i teraz pojawia się coś nowego, jakby jakiś gaz. To są nowe demony. One są nadzwyczaj cienkie, ale mogą być trochę groźne, gdy nas złapią. Więc nie możemy dać się złapać. No, chyba nie tylko nas złapać, ale również uderzyć. No, jak widzicie, poradziliśmy sobie z dwoma bez większego problemu. Teraz pojawiają się kolejne. Dobra, i kolejny. No, jeszcze dwa są. Dobra, i jeszcze jeden. Ważne, żeby się nie dać im złapać. Bo gdyby się damy im złapać, one wysysają z nas życie. To jest takie... nie do końca przyjemne. No dobra, i tutaj pojawia się teraz niebieska ściana, co oznacza, że przed czymś tutaj zabezpieczone wszystko jest. I tam mamy jakieś czerwone wejście, tu mamy pewną fontannę dosyć ciekawą. Tak, zakrwawione twarze. I teraz musimy wskoczyć sobie tutaj, przez ten miecz, na górę. I tu będziemy mieli takie jakby posążki, które musimy wepchnąć właśnie w tamte dziury. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz... trzecia twarz. Nie, czy tam chyba dwie z trzech zalały się krwawymi łzami. Więc teraz musimy jeszcze sprawić, żeby również trzecia zaczęła płakać. A możemy to sprawić, wpychając drugą statuetkę, która kryje się tutaj. Właśnie jest do otworu z drugiej strony. Dzisiaj tutaj nie ma co robić jakichś słabszych ataków. No po prostu mamy tylko to popchnąć. No w sumie tym idzie dosyć szybko. Nie pomyślałem. A tym nie da się. No dobra, teraz się zaczęła płakać i mamy przejście dalej. Ale trzeba by na pewno. Nie! Bo teraz pojawią się tutaj demony! No właśnie. Wow, 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 już od razu nam dowalają. Kurde. Bez Trickmastera jest ciężko robić uniki tam. A, kurde, odskakiwać muszę. Dobra, lepiej. Dobra, lepiej to robić na mieczu. No kurde, jeszcze nie. Nie mnie ostro tak osłucha. No to zadane z dzisiaj polecą kiepskie noty. O, niedobrze. Bardzo niedobrze. Kostucha zaczęła używać swych podstępnych, znikających sztuczek. Dobra, rozwaliliśmy kostuchę. Trochę zielonych orbów nam wpadło i teraz będziemy mogli już rozwalić te cuda, gdzie małe. No, i po ich rozwaleniu. O, nie było łatwo. Kurde, ale będzie słaba nota w dzisiejszej misji. Coś czarno to widzę. Ale cóż, po pokonaniu demonów mamy dalej przejście.
więc chociaż może za damage coś wpadnie. Czy za damage, za styl. Dobra. Teraz warto jest zaatakować to, gdyż ono się, gdyż to coś się przepchnie. Tu mamy zielonego orba. No i przedmiot, jakim jest Holy Water, który niszczy wszystkie demony w naszym otoczeniu. No, wybij się, Dante. Dobra, wyszliśmy z tego. Tu mamy taki dziwny jakby pociąg, kolejkę, coś takiego. Ale na razie... nas interesuje... zniszczenie tej, oto tutaj, statuetki. To nie będzie łatwe. No dawaj, Dante, dawaj, rozwal to. No jest blisko, jest! Showtime i mamy Blue Orb Fragment, który razem da nam całego Blue Orba. Pięknie. I w sumie jeszcze chwilę użyłem nowego chwytu, którego w sumie użyłem po raz pierwszy raz ogólnie w Devil May Cry 3. No dobra. W każdym razie teraz, kiedy wsiądziemy na tą kolejkę, ruszamy tą diabelską kolejką naprzód. A żeby nie było zbyt różowo, oczywiście będziemy mieli do niej dodatkowych pasażerów. O, jak widzicie, też pasek życia już szedł na drugą stronę. Wow, 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 tu mnie rżnął od tyłu. Ach ty! Tam podwójne demony, potrójne nawet. No cóż, teraz z drugiej strony wskakują kolejne. Podwójne cięcie i mamy sweet. Teraz pojawiają się kolejne demony. Teraz jeszcze tam to coś do nas strzela. No ale pokonaj wszystkich tutaj demonów. Te strzelające znikają na szczęście. No i jeszcze więcej. Strzelające. Tego strzelającego tam można rozwalić w sumie. Dobra, chodź na mnie. Dobra. Wszystko zniszczone. I jesteśmy na miejscu. Teraz będą jazdy. Bo będzie boss. I to nie byle jaki. Więc przed walką z bossem w sumie nie mam co się zbytnio przygotowywać. Dobra, idziemy. Miejmy nadzieję, że przeżyję. Mam całkiem sporo itemów, więc w razie czego jestem gotowy się poleczyć. Oj, będzie się teraz działo. Cutscena. Idziemy sobie spokojnie, gdyby nigdy nic. I nagle z powietrza spada demon. Didn't your mother ever teach you how to use a door? Smooth Sparty. Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the okay. Stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. Więc teraz będziemy walczyć z ciekawym i z bardzo silnym i szybkim bossem, który zarówno na dwóch, jak i czterech kończynach będzie całkiem dobrze sobie z nami radził. Dobra. Wow, wow, wow. Dobra, tego demona atakuje się bardzo fajnie, wystarczy go atakować po twarzy. Wow, 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 wow.
Tak na dole to nie ma co go zbytnio atakować. Dużo lepiej jest go pójść właśnie po twarzy. No, nam się troszkę dostaje od niego. No, no. No, teraz jako demon będziemy mogli go to pobić. Teraz się troszkę wkurzył. O, to jest fajny ruch. Go można fajnie odbić. O, tu mam nowy Green Order. No, dawaj, dawaj. Dawaj, psiaczku. Wow, 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 nie szalej. Oj, wcisnąłem się papkiem, nie ten przycisk, sojka. Chodź, mieczyku. Chodź, mieczyku. Jeszcze raz. Chodź, mieczyku. Dobra, green orby. O kurde. O kurde. Dobra, teraz się ułożysz, ty. Pobawimy troszeczkę inaczej. Wow, to jest niedobre. To od tego trzeba zwiewać jak najdalej, bo tu są jego diabelne pióra. Kurde, ja przed tym nigdy nie umiałem uciec. Dobra, użyjmy tego Vitastara L, bo nigdy nie wiadomo, czy ja przeżyję kolejne starcie. Kolejne ataki, znaczy się. Dobra, zmiana broni. Kurda. Ciągle ten atakuje. Dobra. Tu już go wykończyłem pistoletami. Ciach! Dobra, za damage słaby ranking będzie. Za itemy też jakoś nadzwyczaj nie będzie. W każdym razie rozcięliśmy młoczko. On nas nie trafił. Poraniony w twarz. Dantego aż wbiło się, nie? No i uciekł. Ale też jest nie koniec. No tak, i dostał nam się za ojca. No i po zebraniu orbów docieramy do pewnego miejsca. No i teraz książka, którą zostawił Arkham. Właśnie, przecież on umarł. Niby, właśnie, dlatego mówiłem, że on szykuje. No tak naprawdę szykuje, ale zresztą nie będę wam mówił, co on szykuje. Więc tak, czasowo przyszliśmy na B, tutaj mamy A, D, B, czyli razem mamy ranking, no B niestety. No jest słabiutko w tej misji, słabiutko. A szkoda, no ale dobra. Pierwsze od dłuższego czasu, więc no cóż, to wszystko w dzisiejszej misji, więc zapiszmy grę, ja z wami się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach serii Devil May Cry 3. To cześć!